Dawna siedziba Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego budziła grozę w okupowanej Warszawie. Po zdobyciu Warszawy przez Niemców, budynek przy Alei Jana Chrystiana Szucha 25 stał się siedzibą Geheime Staatspolizei, czyli Gestapo. Odbywały się tam brutalne tortury podejrzewanych o działalność niepodległościową więźniów. To tu przesłuchiwani byli m.in. Irena Sendlerowa, inżynier Antoni Kocjan, harcmistrz Henryk Ostrowski i podharcmistrz Jan Bytnar Rudy. Jednak nawet w tym bastionie okupanta polskie podziemie posiadało swoje oczy i uszy. W 1943 roku Zygmunt Kaczorowski, pseudonim Wesoły, przychodził do siedziby policji jako akwizytor spółki E-Wedel i sprzedawał czekoladki Niemcom. To on powiadomił o wysłaniu na Pawiak transportem po południu 26 marca Rudego i pozostałych więźniów. Przed opuszczeniem Warszawy gestapowcy spalili większość akt dotyczących funkcjonowania aresztu śledczego. Między innymi z tego powodu nie sposób określić dokładnej liczby ofiar. To tu, na ścianie celi numer 6, anonimowy więzień wyrył słynny napis, będący symbolem losu tysięcy ofiar brunatnego terroru. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Dziś gmach należy do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w części zachowanych cel w przyziemiu lewego skrzydła urządzono mauzoleum walki i męczeństwa, oddział Muzeum Niepodległości.